Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że opowiadanie Ewangelisty Łukasza o Bożym Narodzeniu ukazuje współpracę Matki oraz Syna. Święty Łukasz wskazał na trudności związane z narodzeniem Zbawiciela, brak miejsca w gospodzie czy też ubogie warunki porodu. Te obrazy zapowiadają między innymi odrzucenie Chrystusa przez Jego rodaków czy też ubogi styl życia. Od samego początku widzimy, że cierpienie, trudności, jakie przeżywa Chrystus, łączą się także z cierpieniem Matki i odwrotnie, cierpienia Maryi są połączone z cierpieniami Syna. Od samego początku cierpienie Maryi jest wpisane w historię odkupienia. Natomiast radość aniołów, którzy ogłaszają pasterzom narodziny Mesjasza, można odnieść do radości, jaką dzielą się aniołowie z niewiastami w dniu zmartwychwstania. Droga Maryi jest głęboko zakorzeniona w paschalny szlak Chrystusa. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.